nagrywanie. 3, 2, dobra. Trzecia mapa, 1. NCR-ki, muta z TNT. I na razie Buzz, Pent, NCR, RL. O, tu ładnie mają siszawcika i granatnik wziął. Azor. A ukradł mu granatnik. Z ringiem. To vis-a-vis. No, będzie czekał na RL, ale to no, 6 sekund, dobra. Wkład idzie? Nie, nie. Do pęta nie będzie. Na pęta ma raczej przekichaną no właśnie, sytuację. No, a dobra, się skończył, widzisz? Mhm. No i ładnie no. Tutaj. Jak ta zielona się, czy ta zielona, przepraszam, żółta jak się pojawiła, nie? Mhm. Tak proszę, dziękuję. Żółta jest up, dobra, wzięta. No i oczywiście kładzik, sekurujemy. O, ładnie, to ładny mazał. Oj, jaki ładny pata. Przejęcie kłada. No, zrobił to rewelacyjnie. Stąd te problemy z nimi ostatnim razem. Nie no, patach trochę gra, to można powiedzieć. Szczególnie DM trójki, nie? Tak, Rado tak, on DM trójki, tak, tak. No. Ojej, trochę zbawiam. Ale bitwa. Jeszcze troszkę. No, to tutaj przydał tył elegancko. Ale, ale co to jest? Pochwalisz, nie? Zagranie diff 2, high, a to nagle low diff 4. No to naprawdę bolało. Aż mi oczy zabolały, wiesz, jak kliknął. Naprawdę. To też, wszystkiego nie wiemy, nie? Może to faktycznie też jest znaczek pocztowy. O, chodzi kto? Mas. Ale nie, stracony. No szaft. Kto jest tam tak szaftował jak dzik? On go goni. Azor. Azor, uuu. To ja nie wiedziałem, że ten gość ma takiego szafta. No ma, a tutaj... No, nie ma apteczek. Tutaj Bas ma 5 życia. 27 rakiet 30. 2 RL do jednego. No. No, właściwie do RL i do LG. Także zobaczymy, jak będzie się prezentował kolejny, trzeci kład. Odprowadzi go do Reda. 27 rakiet, 38, no tak. Ojej. INCR. Dobrze, opóźnij wejście do Reda. O, patrz, nie poszedł do Reda. Wycofał się. To ciekawe jest. Aż zdziwił swoich kolegów. Kakulka od swojego, taka nie boom. Ma mega healtha, jest mega health i złamana noga. Co to było? O kurwa! Nie, no co zrobił teraz na NCR, proszę. Nie. Oh my god. No tylko nie w taki sposób, no. Ale się zastanawiałem, czy już z tego lifta złamie nogę, czy jeszcze nie, nie? Nie. Jednak ale co, zapomniał, że miał 5 życia? Chyba zapomniał, że miał 5 życia po prostu. Albo nie widzi, nie... Bo to wiesz, u ciebie może być dobrze widać, masz dobrze zrobionego hada. Nie, no jak, dalej, ale nie? Nie, dobrego fowa. Ale nie świruj, no jak NCR może... Nie, no ale jak NCR może nie widzieć życia, no to... No może ma mniej widoczny niż wiesz. Nie, no. To są pomówienia. Niemożliwe. To jest jak mazolam. Co? Ej, jak ten Azor gra w ogóle? No da zobacz, on tu robi w ogóle. Ale tam trudno nie jest też, nie? Wchodzisz na schodki, schodzisz na schodki. Dobra, ale typ miał kłada, on zabił gościa z kładem. No tak. No ładnie to zrobił, ładnie. I teraz już Panty Ring za 25. Nie no, ja tego Azora to ja nie brałem za przeciwnika, w sensie serio. Ty brałeś go za przeciwnika, tego Azora? Nie aż tak. No właśnie. No bo patach NCR to ty, to teraz wychodzi na to, że ten NCR to naprawdę ma niezły team, jak ten Azor się tak gra.
ten no jak on shaftował w ogóle. No dobra, zobacz. Teraz sobie za mało życia, ale... Kto? Dobra, trolle mają. Troll. Dobra. Oj. Alpha Fine za chwilę będzie. Czwarta rakieta. Jest. No, no to... Już klikałem. Już klikałem, mamy to. No troll nie ma movementu do jakiegoś Ubera, ale ma za to dobry... Dobrze gra taktycznie. Troll się zwraca na dłuższą metę. Kurczę, chłopaków przodem. Tak, tak. Co dalej? To ładne było. Tak. Bzyknął kolegę, ale... Bzyknął kolegę. Żeby swojego. W sensie szaftował. Szaftował Eleny. Tak, tak. Ale doszczędził przez to życie swojemu koledze i... Nie było tym killa. Mam styczki. Są tacy na scenie Kuwu, którzy by się skusili na tą rakietę. Tak, no tak, tak. No to, to jakby tak, oczywiście. To jakby nie... Uj, tam blisko było. Wow, o, jak ładnie, no tak. Oj, boli, jak to się mówi. Oj, tak. Patrz, widziałeś to? O, no, było dobre. Pięć fragów tylko, ale już baz goni, już troll goni. Tutaj Azor chyba po prostu wyskoczył, bo taki początkowy farcik był. Może by. Teraz Bas już przejął kontrolę. Jest składem, gdzie do żółtej. Wyczyści mostek, czy nie wyczyści? Wyczyścił. No jak ładnie rakietka posłana. Taka, tak zwana zawinkówka, no. Zawinkówka, no, nawet bym powiedział. No, taka zakręcunka taka była. No, jakby ładna. Chciał wkręcić z różnego, kurde. Tak, tak. No i tutaj nam odskoczyło TNT, trolle, na 30 fragów. Tak, ładnie to odskoczyli, no. W 8 minucie. Ale zobacz, w drugim teamie tam jest 21 i Patach ma dopiero 7 fragów. Widzisz to? Tak, tak, no bo początek nie poszedł, nie? Jak tutaj ci początek nie pójdzie, to może... Ale w sumie tu Shining u nich ma 5. W sumie jest to jakieś tam... Oj, to mogło być próbował, niebezpieczne. No, próbował, wyciągnęli go, ale schował się od tych prądów. Oj, paka zostawiona. Bas czyści, ładny tutaj sufit. Ładnie, ładnie. No tego basa też trzeba go męczyć, jak będziemy go gdzieś widzieć, wiesz? Bas naprawdę gra. Powiem, że on nieźle gra. Dobre aim, no. Nie ryzykuje. Nie ryzykuje przede wszystkim. No aim on może nie ma jakiegoś takiego, ale... Ale jest ograny, widzę. Dobra, troll wziął kłada. Czy będzie dynamiczniej? Czy będzie jakiś rozwój sytuacji? No, trolle ostatnio chyba dobrze grały. Na DM3. Tak, tak, on se radzi, troll se radzi. Słyszał windę? Słyszał windę, ale zdecydował się na wzięcie mega helta. No nie, to megasek to tam... Nie pogardzi człowiek, nie? Tak, tak, no ale tam... Jak stóweczka leży, no. Na windach, ale tam na windach... Nie w błocie. Tam na windach coś mogło zejść, nie? Mogło.
Ja w ogóle bym sprawdził te windy, bo zaraz flery dostanie, no właśnie. O Boże, jak się zakręcił, nóżką mi się, podkładka mu się skończyła. Shining wziął. Próbuję tutaj. Reda ma. Tak, sam tutaj długo żyje. Tak. Ja mam gwoździe z piaskiem, czy co? Rakiety z piaskiem, to może gwoździe z piaskiem. O, był kładzik? Nie ma kładzika. Brutalne, brutalne, no. Żeby pogilgać wodę z pętem na tak, sobie. Tak, to jest ciężko, nie? Chociaż jeden z najfajniejszych fragów według mnie w Quake'u to jest wyczekanie na tym, na to aż twój teammate zabije enemy i staniecie na spawnie. No i wtedy jest god telefrag, nie? Tak, tak. Pęd stoi dalej, a koleś, który się miał pojawić, tak, automatycznie, tak, automatycznie ginie. Ginie. No to są fajne fragi na... Ale na DM3 bardzo często tak siedzą. Werelu zrobić, tak, werelu tak, siedzą, no, bardzo często, tak. Szczególnie z pierwszym RL-kiem, znaczy z pierwszym pętem sobie siedzą. Trzeba odpowiednio wyczuć ten moment, wybadać, w którym właśnie ginie przeciwnik, tak, a nie twój. Tak, oni robią. Żeby swojemu też nie zrobić niespodzianki. Troll składem. No i też wielokrotnie widziałem też przy tym wejściu z żółtej. Staniecie na teleporcie. Okej. Okay. Że jak koleś leci do żółtej, stajesz na tym, on wychodzi z teleportu i automatycznie ginie. Jak ładnie obronił tego. Ładnie, no. No tam jest bardzo trudno zaatakować w tej pozycji, nie? Oj, uciekaj. Udało się, Patach, trzymaj żółtą. Są dwa RL-e, NCR i Patach, w mutę. Rłamana dla NCR-a poszła. Dwie żółte. Bardzo fajne teraz ustawienie. Czy będą nadrabiać? Będą nadrabiać chłopaki. Bas leży. Jeszcze trolla znaleźć. Shining się nawinął. RL do jednego, dalej. 3 RL i LG. Jak teraz tego kłada jeszcze weźmie. Ktoś ich tutaj pogoni. Nadrabiają stratę. Dalej nikt nie stracił RL-a, wszystko jest ok. Żółta, czerwona jest po stronie mutantów. I kolejny kłatepę. Go bierze tutaj w celu wyczyszczenia high bridge'a. Blokowania dostępu do broni. Chociaż tak ostrożnie to robi. Nie chce ryzykować. No ale EP składem to też taka ciekawostka, nie? Mhm. No, widzisz bardzo spokojnie, nie? Ale zobacz, jak jeżeli nisko... ma całego zwartowa. Ale widzisz, no jak ma nisko... Nie miał... Widzisz, tak, jak ma nisko celownik? Tak, dobra, dobra, ziemi celuje. No, dobra. Troszkę... Tak jakby trochę zgarbiony chodził. Mhm. Może tak mu wygodniej, no. Oj, trafił mazolem za piątym razem, elegancko. On yellow pilnuje. Mhm. Czemu bym go akurat go przełączył? A, bo kłada miał, dobra. No kłada. Oj, i tutaj bas. Według mnie, jeżeli pilnujesz żółtej, to powinieneś też częściej wyglądać na hybridża, nie? Nie musisz wychodzić na hybridża. Nie musisz tam patrzeć na dół do wody. Nie, ale musisz obserwować otoczenie, żeby ci właśnie tak nie zaskoczył bas właśnie z LG jakimś.
No, tu NCR. Ciśnie, ciśnie. No to było niebezpieczne, jakby potem jego magasa chciał iść. Ale zobacz, jakie nerwy, widzisz co? U NCR-a? Tak, tak, tak. No ale... Wiesz, z drugiej strony dzieje, ma... 4 fragi, 5 no, minut, dokładnie. Ostatnia mapa. Dokładnie tak, poza tym wiesz, na, no. Na nim jest presja. Na nim jest na nim presja, nie? Tak, dokładnie tak. Gra się gorzej z taką presją. No nie? Tak, tak, no pewnie. Jak jesteś tym czwartym graczem w drużynie... Okej, nie musisz się aż tak stresować, nie? Ale jak masz pociągnąć... No nie, no to jest, wie, dokładnie, jak jesteś kapitanem i jednak wiesz, no i jednak wiesz, że musisz to pociągnąć, to ma dodatkowo, poza tym jeszcze stara się, wiesz, chłopak, no tam ogarnąć, nie, chodź tu, chodź tam, pomóż cię kłada. Nie jest takie proste, nie? Proste nie jest, ale im się udało i gratulacje, bo fajnie się przez to ogląda teraz. No ale zobacz, jest blisko, nie? 118-109. Tego mówię, nic jeszcze nie jest przesądzone, a już było tak, że trole miały tą przewagę, nie? No ale wziął tro, o, zabił kłada, dobra. Właśnie miałem mówić, że tron będzie miał kłada. Układ nie ma kłada. To jest, tak to jest w tej grze. To nie jest Quake Champions, że to tam pół godziny karwatę zrobisz, gdzieś się dopiero kłada bierze. Tak. To na chwilę, kurczę, tylko jedną powiekę przymkniesz, nie? Już ci się tam 3 enemy w tym rogu pojawiło. Tak jak tutaj. Nie chcę, kiedy. Co ci się kurczę? Naprawdę, wsypali się z tego tunelu. Rozwiązał. No naprawdę. Wysypali się z tego Andera jak normalnie. Jak na 3-4 gryziemy go, nie? 124, 112, 3 minuty gry. Nie ma penta. Będą jeszcze kłady. No, no to wygląda. TNT no, mają kłada i 2 RL-a. To tylko ten Eizo ma kłada, tego RL-a. Slow spam. No. No dobra, może nie. 12 fragów. Czy gdzie on uciekł? On jest w żółtej. Ale może Eizo, tu zginąć. O, ależ tu ładnie. Zginął? Nie, no. Zabił kłada, człowieku. Nie no, Eizo ładnie go zrobił. No. Ajajaj, to był błąd. To był błąd, żeby wyszedł z tego tele. Po co uciekł z tego tele? Ciebie Pitbull też tak skacze dziwnie? Tak, tak, no. Znaczy tu no tutaj to jest sensitive milion. Miliona. No. No to z bańka jest jak nic. No porąbana to jest. Ale to tak widać. No nie? Jesus. No. Że on coś trafia. No to jest dramat. Że on w ogóle przeskakuje, to też, że on w kółko nie skacze, to... Ale zobacz, jak powoli wszedł na górę, żeby nie spać. Bo z takim sensem weź, daj żyć. Naprawdę trzeba mieć mega, mega sprzęt, żeby mieć high sensa, nie? No. Albo też go robili w jakąś podkładkę. Ja myślę, że ludzie sobie sami to robią. Że ustawiają sobie 5 czy 6 cm na 360 stopni, no i graj tak. No ciężko, ciężko, no. Ciężko, nie? No bo jak ty masz coś przycelować mikro w ogóle? Tak. Nie. Wow. Dwóch tam siedzieli w tym SMG. Patrz, tego Yellowa we dwóch. Gdzie strzeliwał. Tam to sobie nie poradzisz. Kolega przyszedł, dobra. Idzie, idzie. Szaft idzie, tu szaft idzie. A on też ma szafta. Tak, tak, ale tam szafty idzie. Zaskoczył tego gościa. No to trzeba sprawdzić zawsze. Tak. O. O, jaki mazol. Jak go trafił, no nie do wiary w ogóle, tym fartem. No, miał RL-a chłop, nie? Ale się nie sprzedał. Patrz. Noga wystawała. 28 za 62. 10 sekund do końca. Chowają się, chowają się. Żółtej będzie. Żółtej się chowa. Nie.
Wpęcie za winkle. Na bank. Ja no nie, przegrali. Ile? O, trzy fragi. Trzy fragi, nie do wiary. Dobra, no trzecia mapa. No to ładnie, no. To ten. No to NCR 2.